Cześć, dzień dobry. Witam Was na kolejnym webinarze organizowanym przez firmę Hostarsi. Ja nazywam się Karolina Toman i wraz z Justyną Hojnacką z Google Cloud będziemy omawiać temat, który powinien zainteresować przede wszystkim startupy. Dajcie proszę znać, czy wszystko widać, wszystko słychać. Chciałbym, żeby tutaj nie było niedogodności technicznych. Sprawdzimy to. Super, super, świetnie, cieszę się. Ok, w takim razie przechodzimy do meritum. W dniu dzisiejszym wspólnie porozmawiamy o możliwościach współpracy i wsparcia dla startupów. Justyna opowie o programach, które Google oferuje właśnie startupom. Opowie też, jak do nich aplikować. Następnie przejdziemy do sesji QA, także będziecie mieli czas na zadawanie pytań. Mam nadzieję, że sporo się ich pojawi. Zachęcam także do wypełnienia krótkiej ankiety, która znajduje się po prawej stronie. To pozwoli nam bliżej Was poznać. Także zajrzyjcie tam. I myślę, że przejdziemy po prostu już do, do prezentacji Justyny. Także Justyna, oddaję głos. Cześć wszystkim. Ja się nazywam Justyna Hojnatka. Na co dzień pracuję w Google Cloudzie, czyli no gdzieś tam, jak sama nazwa wskazuje, w takiej części Google'a, która jest sfokusowana na chmurze publicznej. I ten zespół, z którego ja pochodzę, nazywa się Digital Natives. Dzisiaj sobie właśnie trochę o tych Digital Natives porozmawiamy. To jest trochę szersze pojęcie niż, niż same startupy. No, i mam nadzieję, że, że to będzie taka sesja, po której będziecie mieli trochę więcej jasności na temat tego, co tak naprawdę z tym Googlem można zrobić, i będziecie mieli pewność, że jest lokalny zespół, który jest otwarty do rozmowy. Agenda, o, o której dzisiaj myślę, wygląda mniej więcej w taki sposób. Czyli trochę sobie właśnie porozmawiamy, czym są ci Digital Natives. Czym są startupy? Później trochę pokażę, jakim jesteśmy zespołem, w jaki sposób ma się Digital Natives do na przykład Google for Startups. No i tak naprawdę wtedy sobie już troszeczkę bardziej przejdziemy do takiego mięsa, czyli jakie oferty Google Cloud ma dla startupów. I dla innych firm typu Digital Natives, trochę na temat tego, co konkretnie zrobić. Czyli na przykład jesteście trochę zainteresowani tym, w jaki sposób współpracujemy ze startupami i chcielibyście taką współpracę albo przynajmniej rozmowę z nami zacząć. Opowiem też trochę o tym, co te programy zawierają. Od, od takiej strony merytorycznej i tego, co namacalnego możecie dostać, i to jest trochę więcej niż kredyty chmurowe, więc o tym też opowiem. No i też dam Wam kontakt do, do siebie, tak żebyście mogli mnie skontaktować, gdyby coś było niejasne, gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej. Ok, dobrze, to, to słuchajcie, to zaczniemy sobie od definicji Digital Natives. Jest tak, że Google bardzo mocno skupia się na młodych firmach. My nie mówimy, że to są programy stricte startupowe. Mówimy, że to są właśnie programy dla takich firm, które są natywne cyfrowo. I yy, o, o jakich firmach mówimy? Możecie sobie tutaj zobaczyć, że tak naprawdę ta definicja Digital Native jest dla nas dosyć szeroka, dlatego że to są Wszystkie firmy, które zostały założone po 2000 roku, czyli nawet takie 20-letnie, natomiast bardzo istotne jest to, żeby to były firmy osadzone w technologii. Czyli e, albo ta technologia to, to tak naprawdę jest core waszego biznesu, albo od, nie, od niej ten biznes bardzo, bardzo mocno zależy. Tutaj. Jest też taka wzmianka o, o fundingu. I mm, był słuchajcie taki, taki cytat y, podczas jednej z ostatnich takich dużych konferencji technologicznych, y, i y, pewien specjalista z, y, z naszej branży powiedział, że startupy i takie młode firmy powinny myśleć, w taki sposób, jak myśli Fundusz Venture Capital. I te startupy, te młode firmy, które jeszcze dodatkowo mają plecy w funduszu typu VC, może to być też inny fundusz, mają jakby u nas jeszcze jakby dodatkowe wsparcie i jakby takie potwierdzone credibility. Dlatego też też często gdzieś tam w tych naszych definicjach Digital Natives. Nadmienia się, że super, gdyby taka firma też jakby miała potwierdzenie tego swojego biznesu w inwestycji funduszu. Ok. I teraz tutaj widzicie no właśnie taki dosyć fajny, ładny slajd. Natomiast chciałabym Wam trochę. Opowiedzieć o tym slajdzie w taki y, sposób y, z życia wzięty. Y, czyli w jaki sposób my współpracujemy ze startupami? Jak wygląda taka codzienna współpraca z młodą firmą? Jedna rzecz to jest to, to co pewnie często widzicie w różnych programach startupowych, różnych y, dostawców technologicznych, i to jest ta kwestia finansowa. Czyli to, co dajemy, to oczywiście jest taki bilet na chmurę, to są kredyty chmurowe i one występują w różnej wysokości, to do tego sobie później przejdziemy. Natomiast są też tutaj takie magiczne skróty, jak PSF, PSO. To są takie dodatkowe usługi, które pomagają w faktycznej migracji do chmury, bo to, co obserwujemy, jeśli chodzi o, o startupy, to często to, że po pierwsze, jakby brakuje tego skillu, tak, żeby y, przemigrować się do chmury, jakby faktycznie z niej skorzystać w taki najbardziej optymalny sposób. Druga rzecz, często też y, brakuje najzwyczajniejszych zasobów, tych, tych rąk do pracy. I to, co ja zaobserwowałam przez y, ostatnie lata współpracy ze startupami, to że właśnie to przedłużenie zespołu. Ono jest super istotne, zwłaszcza na początku i to, to przedłużenie zespołu my realizujemy przez partnerów, na przykład przez takich partnerów jak hostersi, czyli wystawiamy pewne fundusze, które pomagają w faktycznym onboardingu do, do chmury. I, I to jest jakby ten pierwszy element współpracy, nazwijmy to w wymiarze finansowym. To, co też jest możliwe w ramach tego filaru, to takie profesjonalne usługi konsultingowe z Google. Natomiast zazwyczaj dotyczy to już takich naprawdę trudnych, skomplikowanych projektów. Najczęściej korzystamy z opcji kredytów i, i właśnie z opcji tego przedłużenia zespołu technicznego przez, przez siły partnerskie. A druga rzecz to, to to jest techniczne wsparcie. I wydaje mi się, że właśnie to co jest fajne w Google to że jakby my faktycznie chcemy być takim partnerem y, dla was na co dzień. Więc jeśli na przykład macie y, odpalenie jakiejś nowej platformy, produktu albo na przykład pracujecie gdzieś w obszarze retailu i zbliża się Black Friday, y, to co robimy to jakby to, to nie jest jakby tylko taki jednorazowy meeting z Wami na temat migracji do chmury. Jeśli na przykład potrzebujecie office hours, jeśli potrzebujecie naszego specjalnego Dyżuru na czas migracji albo na czas jakiegoś ważnego eventu dla Was, to, to po prostu dla Was jesteśmy. Trzecia rzecz to, to, to jest taka strona biznesowa. Ja jestem taką osobą bardziej zdecydowanie biznesową niż, niż techniczną, i na różny sposób staramy się rozwinąć ten ważny biznes. I jedna rzecz no to, to są oczywiście wspólne działania go to market. Więc możemy zrobić i wspólne studium przypadku. I jeśli gdzieś pojawia się wasz klient, możemy zrobić coś takiego razem z klientem. Możemy gdzieś się pojawić na, na blogu, w social mediach, ale też do, do tego filaru zaliczyłabym naszą współpracę, na przykład z funduszami Venture Capital. Jest taka dosyć już teraz duża grupa funduszy, która razem z nami pracuje, i no właśnie przy sprzyjających wiatrach działa się, że właśnie dzieje się tak, że, że takie połączenie kropek czyli funduszu, który szuka konkretnego profilu startupu, i w drugą stronę. Startupu, który szuka funduszu z danego obszaru, z daną wiedzą, z danym poziomem inwestycji. Czasami takie połączenie kropek się udaje i, i na przykład wykorzystujemy to, że, że po prostu te, nazwijmy to, macki Google'a sięgają głęboko w rynek i te ciekawe osoby możemy sobie czasami nawzajem przedstawić. Czwarta rzecz to, to jest community. Yy, mamy takie community, tak naprawdę bardzo międzynarodowe, gdzie mamy i założycieli, mamy CEO-sów, CTO-sów, yy, mamy tam deweloperów, i, i tak naprawdę te tematy, które są poruszane w ramach tego community, one są przeróżne. I ja myślę, że to też jest mega wartościowe, że takie community istnieje, bo mamy takie szczęście, że Przyciągamy do siebie naprawdę ciekawe startupy, natomiast nikt tak dobrze nie podpowie founderowi jak drugi founder. I to, co też zauważamy, to bardzo często no, taką gdzieś tam, nazwijmy to, samotność foundera przy, przy wielu etapach prowadzenia biznesu. I myślę, że to, co wtedy działa najlepiej, to właśnie połączenie. Z drugim ciekawym founderem, który może po prostu lepiej podpowiedzieć. Dobrze. I teraz słuchajcie troszeczkę na temat zespołu, z którego ja jestem. Chciałam to gdzieś tutaj podkreślić na tej dzisiejszej prezentacji: że to, jak bardzo Google inwestuje w młode firmy. Jest też odzwierciedlone w zasobach. Jest nas naprawdę dużo. Ja akurat jestem jednym z przedstawicieli. Lokalnego polskiego zespołu, który współpracuje z takimi młodymi spółkami. Natomiast jest nas, nas znacznie więcej. I ja tutaj akurat wrzuciłam taki slajd, który pokazuje team biznesowy, czyli takich osób jak ja. Natomiast za nami stoi praktycznie tak samo wiele zasobów inżynierskich, które na co dzień rozmawiają ze startupami. I tak jak sobie tutaj zerkniecie gdzieś na ten slajd, możecie zobaczyć, że no właśnie część z nas jest też w jakiś sposób wyspecjalizowana. Ja mam aktualnie taką rolę trochę bardziej program menadżerską, natomiast mamy też na przykład w zespole Maćka Buczkowskiego, który bardziej się specjalizuje w obszarze gamingu, albo na przykład Laurę Pustkowską, która jest bliżej tematów młodych firm, ale takich, które pracują w retailu czy, czy fashion. Więc em, możecie być pewni, że Znajdzie się dla Was osoba, która pracuje tutaj lokalnie, która zna ten lokalny rynek i która właśnie jest dedykowana do tego, żeby współpracować ze startupami i z młodymi firmami. My, jako zespół, jesteśmy mocno skupieni na chmurze publicznej. Natomiast pamiętajcie też o tym, że Warszawa, czy, czy Wrocław, czy powoli, czy powoli Kraków, to są takie miejsca, gdzie jest nas znacznie więcej, więc koło mnie siedzą osoby na co dzień zajmujące się Google Workspacem, są osoby pracujące przy Google Adsach, mamy specjalistów, którzy tak naprawdę tworzą też produkt, czyli my tutaj w Warszawie mamy grupę produktową. Taka grupa będzie też w Krakowie. I to tak naprawdę jest niesamowita siła, dlatego że to, to, to nie są anonimowe osoby, to, to są nasi koledzy, którzy siedzą przy biurku obok i którym tak naprawdę albo można dać feedback na, na temat produktu można ich popytać o o roadmapy, o to co czeka nas na platformie, więc tych y, osób, które na co dzień wykorzystujemy do współpracy ze startupami jest tak naprawdę znacznie więcej. Y, myślę, że też słyszeliście o y, Google for Startups. Google for Startups to tak naprawdę jest globalna inicjatywa Google, która jest znowu skupiona na bardzo wielu aspektach współpracy ze startupami. I tutaj jest to ten, ten wymiar biznesowy, to jest ten wymiar inwestorski. Natomiast Google for Startups działa w trochę inny sposób. Google for Startups na przykład w Warszawie działa w kampusie na, na Pradze i działa w takim systemie bardziej kohortowym, czyli kilka razy na rok mamy nową kohortę startupów. W ostatniej edycji na przykład to były startupy z obszaru edu i wellbeing i no właśnie wtedy w takim trochę bardziej międzynarodowym gronie dlatego że do jednej kohorty są wybierane firmy z różnych krajów. No mamy właśnie różnego rodzaju zajęcia akceleracyjne. I to, to, to jest ten, ten zespół, który, jak widzicie, w dużej mierze jest zespołem polskim, więc to, to też są kolejne zasoby, które y, mocno specjalizują się w y, biznesie startupowym. M. Myślę, że to, co może być ciekawe nie tylko dla startupów B2C, ale w ogóle dla, dla młodych firm, to też jest nasz, nasz zespół Adsowy. I tak jak widzicie, tutaj mamy kolejną osobę, to, to też jest Ada, która pochodzi z Polski. I jeśli macie jakieś tematy wokół marketingu, Wokół Adsów w różnych miejscach, to, to myślę, że jak najbardziej warto wtedy skontaktować Ade i, i my też możemy Wam taki kontakt ułatwić. Ada też ma swój program wspierający młode firmy. Dobrze. I, i słuchajcie, to, to pokrótce było przedstawienie różnych zespołów polskich, które. Możecie wykorzystać. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć chwilkę na temat tego, co robimy w Cloudzie i na temat tego, co jest możliwe. I wtedy, kiedy na co dzień współpracujemy ze startupami, to staramy się w jakiś sposób w jakiś sposób dogadać na współpracę, która trwałaby dłużej niż, niż kilka tygodni. I powiem Wam z doświadczenia, że najwięcej można uzyskać z tej współpracy wtedy, kiedy, no właśnie, gdzieś tam od początku dajemy sobie na taką współpracę rok, dwa lata, trzy lata. I taki sposób na dostanie jak najwięcej benefitów, a jednocześnie. Yy, a, a jednocześnie na, na taką pewność, że jako zasoby będziemy dla Was dostępni, to jest tak zwany commitment. Czyli my obiecujemy Wam pewne warunki cloudowe, które będą trwały dłużej niż, niż kilka czy, czy kilkanaście miesięcy. Natomiast z drugiej strony oczekujemy od Was, że faktycznie będziecie z nami przez ten czas. I commitment polega na tym, że mniej więcej szacujemy sobie, jak duży byłby spęd waszego biznesu w chmurze, i na tej podstawie kalkulujemy, ile właśnie w takich kredytach chmurowych czy w takich funduszach partnerskich jesteśmy wam w stanie dać na akcelerację biznesu. I yy, z mojego doświadczenia wynika, że Zazwyczaj Google Cloud ma dosyć preferencyjne ceny, jeśli chodzi yy, o, o koszt chmury. Natomiast też tak jak widzicie, dla takich młodych firm jesteśmy jakby jeszcze w stanie tutaj pójść dalej. I mniej więcej kilkadziesiąt, nawet do kilkudziesięciu procent takiego rocznego kosztu chmury Wam zwrócić na różny sposób. I Tutaj tak naprawdę możemy się dogadać, w jaki sposób, czy, czy właśnie więcej zainwestujemy w pomoc przy migracji, czy więcej zainwestujemy w koszt samej chmury, to jest tak naprawdę do dogadania. Natomiast też jak gdzieś tam pracując ze startupami, wiem, że wbrew pozorom właśnie ta, ta inwestycja w migrację, w dodatkowe zasoby, w skilling to się najbardziej to się najbardziej zwraca to powoduje że startup później wie w jaki sposób optymalizować serwisy chmurowe tak żeby to najlepiej ekonomicznie wyszło ale też żeby na przykład zautomatyzować pracę i żeby po prostu zespół techniczny mógł się zająć faktyczną pracą nad innowacją a nie utrzymywaniem infrastruktury i ja też tak sobie myślę, że tak naprawdę o to głównie chodzi nam we współpracy z młodymi firmami. My chcielibyśmy, żebyście skupili się na tym, co jest u Was faktycznie korem biznesu, co jest u Was faktycznie innowacyjne. Wychodzimy z założenia, że nie ma sensu tworzyć koła od, nowo, od nowa. Jeśli Kubernetes już istnieje, to nie ma sensu tego tworzyć na nowo. Warto wykorzystać to, co już jest gotowe w y, chmurze y, Google'a i, i zająć się tym, co, co jest faktycznie ciekawe, niepowtarzalne i, i co wam przynosi przychody. To, co też jest ważne w tych programach, to że możecie i dostać je bezpośrednio od, y, od Google'a, i możecie je dostać od partnera. To. to tutaj jest na dole wpisane w, w komentarzach, aby ubiegać się o taki program, możecie zarówno przyjść do mnie, jak i na przykład do, do Karoliny z Hostersów i zostaniecie poprowadzeni tak naprawdę za rękę. I to jest, można powiedzieć, że taki pierwszy program, który, który mamy, on polega na wzajemnym komitmencie, z naszego doświadczenia wynika, że takie współprace one wychodzą najlepiej. Dlatego, że wtedy zarówno jedna i druga strona jest zobowiązana do tego, żeby ta y, współpraca y, była regularna i żebyście naprawdę byli zadowoleni na, na co dzień y, z naszych serwisów. Natomiast wiemy też jak to. Przy młodych firmach jest. I te nowe programy, które mamy, one dozwalają też to, aby tak naprawdę sobie najpierw popróbować tej chmury, bez żadnego komitmentu, bez żadnych zobowiązań. I tak naprawdę, jeśli nie chcecie, nie musicie od razu yy, migrować się yy, w całości. I yy, Tutaj y, w ramach tego drugiego programu, tak zwanego non-comita, to, co robimy, to estymujemy chociażby jeden workload, który myślicie, że być może fajnie by było umieścić w chmurze. Są takie y, obszary, które są szczególnie y, mocne dla Google. Jest to na przykład infrastruktura, jest to na przykład analityka, więc gdybyście. Chcieli spróbować z chmurą, ale najpierw tak po troszeczku, żeby zobaczyć na czym to polega, jak to się obsługuje, to to jak najbardziej też jest możliwe. I wtedy bierzemy taki jeden workload i znowu próbujemy wyestymować, tak żebyście też wiedzieli na przyszłość, z czym to się wiąże, ile mogłoby to kosztować w chmurze. I z tego, co, co widzicie tutaj po środku tego slajdu, to co możemy zrobić, to wziąć taki roczny koszt tej chmury i 30% Wam oddać. I nie podpisujecie tutaj tak naprawdę yy, niczego. Te kredyty chmurowe dostajecie upfrontowo czyli. Najpierw dostajecie kredyty, testujecie chmurę, później, jeżeli faktycznie Wam to odpowiada, to no, mamy taką nadzieję, na tej chmurze zostajecie. I tak samo, to jest program, który jest możliwy zarówno bezpośrednio z Googlem, jak i przez partnera. To, co też jest ważne dla tych programów, to, że najbardziej wspierają one, Startupy, z którymi jeszcze do tej pory nie współpracowaliśmy. Myślę, że te znowu startupy, z którymi współpracowaliśmy, możecie zapytać i zebrać referencje, czy jest to tego warte, czy, czy nie, więc tego też się nie obawiamy. Natomiast te programy, które teraz pokazuję, one są głównie dedykowane dla tych startupów, z którymi do tej pory nie współpracowaliśmy. Więc jeśli na przykład y, kiedyś korzystaliście z takich dużych programów związanych z Google Cloud for Startups, to y, wtedy prawdopodobnie z tego programu już się nie da skorzystać. Natomiast słuchajcie, jakby w każdym przypadku możecie się do nas odezwać. No jakby tutaj spróbujemy znaleźć dla was coś ciekawego, nawet jeśli już kiedyś związaliście się z y, Google Cloudem. Słuchajcie, jest jeszcze y, trzeci. Y, Program i można by było powiedzieć, że to jest taki najbardziej głęboki poziom wsparcia. I to jest właśnie nowa wersja Google for Startups Cloud Program. Tak jak widzicie, tutaj tych wymogów jest już trochę więcej i one trochę bardziej odwołują się do tej definicji Digital Natives, o której wspominałam wcześniej, czyli z tego programu mogą skorzystać głównie startupy w okolicach rundy A, i tutaj te plecy w postaci funduszu WISI y, są dosyć istotne. Znowu to co, y, to, co tutaj obowiązuje, to brak tej wcześniejszej współpracy w ramach y, Google for Startups i y, funduszy z Google for Startups. I w jaki sposób to wygląda? Wtedy, kiedy decydujecie się na ten program, to najpierw yy, dajemy Wam 10 tysięcy dolarów. I to są, takie, to są takie fundusze, które mają służyć samej migracji, temu, żeby te kredyty chmurowe już na Was czekały, wtedy, kiedy yy, jej dokonujecie. I to, co robimy później, to Wasze konto zasilamy kredytami chmurowymi. W zależności od Waszych potrzeb, więc jeśli Wasza konsumpcja jest mała, to pokryjemy tą Waszą małą konsumpcję. Jeśli jest ona trochę większa, na przykład jest to kilka tysięcy dolarów miesięcznie, to wspieramy Was w pierwszym roku takiej współpracy do łącznie 100 tysięcy dolarów i w drugim roku współpracy też do 100 tysięcy dolarów, natomiast jest to już 20% Waszej konsumpcji, yy, nie więcej, czyli łącznie z tego programu, tak można powiedzieć i, i mam nadzieję, że, yy, że będzie to zrozumiałe, łącznie w ramach tego programu możemy dać 200 tysięcy dolarów wsparcia, jeśli chodzi o same koszty chmury. W pierwszym roku do 100 tysięcy, w drugim roku... Yy, do 100 tysięcy i może chwilka o tym, w jaki sposób się do tego zabrać. Więc tak, wtedy kiedy decydujemy, w którą z tych szufladek wpadacie, to tak naprawdę korzystamy z takiego modelu google'owego, który też ocenia to, jak dużo jesteśmy w stanie was zainwestować, więc tak naprawdę pierwszym krokiem, żeby aktywować te programy, to jest skontaktowanie no właśnie albo partnera, albo jakiejś osoby po, po stronie Google, na przykład mnie. To co wtedy robimy, to właśnie sprawdzamy, do których programów e, możemy was zapisać, jak dużo możemy wam dać. Jeśli chodzi o, o to wsparcie kredytowe. Później to, co robimy, to nominujemy Was do, do tego programu i dajemy Wam znać, potwierdzamy Wam to, że tak, jakby jesteśmy w stanie pójść w opcję numer 1, 2 lub 3. I to, co się dzieje wtedy, to, to tak naprawdę możemy rozpoczynać. Pilota lub, lub poca, I, i tutaj jak najbardziej Wam pomagamy tymi silnikami, o których mówiłam wcześniej, oraz pomagamy w migracji, jeśli to, jeśli to jest konieczne. Bardzo często, tak jak wspomniałam, wtedy tak naprawdę przechodzimy do takiej codziennej współpracy, czyli jeśli jest potrzebna pewnego rodzaju transformacja architektury. Z różnych względów biznesowych, to, to to robimy. Wtedy zarówno nasi architekci, jak i y, osoby techniczne po stronie partnera są dla Was po to, żeby być Waszym partnerem y, w takim procesie. Y, jeśli dzieją się jakieś specyficzne rzeczy, tak jak wspomniałam, w Google mamy mnóstwo y, partnerów y, związanych z retailem. I, I wtedy na przykład właśnie w trakcie y, takiego Black Friday albo w okolicach Bożego Narodzenia jesteśmy dostępni po to, żeby reagować, gdyby cokolwiek się działo. Dobrze. I troszeczkę troszeczkę o tym, y, co dzieje się y, poza kredytami chmurowymi. Ja myślę, że to jest słuchajcie, tak na koniec właśnie. Bardzo ważne, bo w bardzo wielu programach dla startupów, no właśnie, mocno podkreśla się ten, ten aspekt finansowy i wsparcia kredytowego. Natomiast dla mnie, jednak jest tak, że największą wartość ma ta codzienna współpraca. To, że faktycznie tutaj po, po stronie Google Clouda jest bardzo dużo osób, które. Specjalizują się we współpracy z młodymi firmami. I to, co na przykład, yy, to, co w, o czym wspominają startupy, z którymi ja na co dzień współpracuję, to na przykład to łączenie kropek czyli to, że jednemu startupowi przedstawiamy drugi startup, który ma usługę komplementarną. Przedstawiamy fundusz WISI, przedstawiamy specjalistę z, z Google, który jest na przykład specjalistą w prowadzeniu rozproszonego zespołu technicznego, że łączymy z odpowiednimi partnerami, którzy są dopełnieniem umiejętności startupa. To są te rzeczy, które na co dzień są najbardziej doceniane przez te startupy, z którymi ja współpracuję. I myślę, że właśnie to community, które tworzymy, ono jest często bardzo istotne. I przedstawienie tej jednej osoby czasami zupełnie zmienia biznes. Natomiast w ramach samego programu, to co widzicie, to na przykład kredyty na Google Maps. I myślę, że zwłaszcza w przypadku niektórych platform to może być coś ciekawego i coś, co po prostu będzie dobrym uzupełnieniem biznesu. To, co będziemy też oferować, natomiast to gdzieś tam za chwilkę, to też preferencyjne warunki, jeśli chodzi o Workspace'a, czyli wszystkie Google Drive, Gmail i tak dalej, to też będziemy mieli w ramach naszych programów dla startupów. I to, co jest jeszcze super istotne, to to właśnie jest to zaplecze treningowe. Czyli z jednej strony, na taki zupełny początek, oferujemy Wam, że Będziemy przedłużeniem Waszego zespołu, natomiast długookresowo będziemy chcieli budować w Was kompetencje cloudowe, konkretnie z GCP i tutaj mamy różne możliwości. To może być i kursera, to może być Pluralsight i jeśli, jeśli zdawaliście jakieś certyfikacje w przeszłości, to pewnie znacie właśnie te platformy learningowe. Natomiast mamy też swoją, googlową y, platformę learningową, która nazywa się Google Cloud Skills Boost. I y, jest ona o tyle fajna, że zawiera też taką dużą część y, labową, więc to nie jest tylko... Y, Teoretyczna wiedza, to co chcemy Wam przekazać, to są laby, w których faktycznie można się trochę pobawić i najpierw pokorzystać z piaskownicy, później zabierać się do pracy na faktycznej platformie. Hmm. Dobrze. Ja tutaj, tutaj na koniec dałam już kontakt do, do siebie. Chciałam jeszcze dodać kilka komentarzy na, na temat tej codziennej współpracy ze startupami. Słuchajcie, to myślę, co najfajniej by było, żebyście zapamiętali, to. To to, że jest nas duży zespół, bardzo chętny do współpracy, z dosyć dużym doświadczeniem, jeśli chodzi o współpracę z młodymi firmami. I tak naprawdę jesteśmy otwarci, żeby z Wami porozmawiać bezpośrednio, bo tych programów jest dużo. Tak jak widzieliście, my jako Cloud mamy trzy programy. Jest Google for Startups, jest właśnie nasz zespół startupowy, jeśli chodzi o Google AdSy. Natomiast my na co dzień pracujemy jako jedna machina. I tak naprawdę, nieważne do kogo z nas się y, zgłosicie, y, my będziemy dla Was po to, żeby Was poprowadzić dalej. Y, widzę natomiast, że włączyła się już Karolina. Karolina, powiedz mi, czy, czy mamy jakieś pytania y, dotyczące prezentacji? Tak, właśnie chciałam Ci podziękować bardzo za tą ciekawą prezentację i ogrom, tak naprawdę, wiadomości. Na ten temat. Jest kilka pytań, także ja pozwolę sobie przejść do nich. Mateusz zapytał, czy wsparcie jest również dla startupów, które są we wczesnym stadium rozwoju, to znaczy w trakcie budowy infrastruktury od początku opartej na GCP? Myślę, że odpowiedź brzmi i tak, i nie. Słuchajcie, naj, największą wartość dajemy tym startupom. Które um, faktycznie od początku chcą um, budować się na chmurze, natomiast są już co najmniej po um, takim etapie MVP. Więc jeśli na przykład jesteście dopiero w fazie pomysłu, i faktycznie chcecie od, od chmury zaczynać, to będziemy tutaj mieli dla Was jakąś propozycję i na przykład z chęcią was zapiszemy na nasz program learningowy, na, na nasze meetupy, tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast największą wartość jesteśmy w stanie dać tym firmom, które są już przynajmniej po etapie budowy takiego wstępnego produktu, żebyśmy po prostu mieli na czym pracować. Wtedy to, wtedy to ma największy sens. Więc myślę, że zawsze warto się do nas odezwać i jeśli na przykład jeszcze tego MVP czy, czy klienta, pierwszych klientów nie ma, to też możemy porozmawiać. Najlepiej nam się natomiast współpracuje z właśnie ciut, bardziej rozwiniętymi startupami. Tak, Mateusz tutaj też zadał drugie pytanie. Czy startup musi być już istniejącą spółką, firmą? I tutaj znowu. I tak, i nie. Więc zawsze warto nas skontaktować. Natomiast ten model, który mówi nam, jak dużo możemy Wam dać wsparcia, on też mocno bazuje na przykład na tym, co jest już dostępne w sieci na temat firmy. Więc jeśli nie mamy KRS-u, nie mamy y, swojej strony internetowej, wtedy też będzie nam po prostu ciężej to wsparcie dać, dlatego że, że ten nasz właśnie model y, oceniający poziom wsparcia nie będzie miał na czym pracować. Więc y, zawsze warto nas się zapytać, co jakby będzie możliwe, i, i wtedy sobie opracujemy jakiś plan. Na kolejne miesiące i sobie uzgodnimy, kiedy by było warto do nas wrócić. Najlepiej by było, żeby gdzieś tam ta, ta spółka, ten, ten KRS już, już istniał. Mhm. Asia tutaj zapytała o kontakt do ciebie, także jest wyświetlone. Tak, tak, właśnie, tak, właśnie nie to pytanie widziałam, dlatego już przeszłam do, do tego slajdu. Tak, jak, jak najbardziej, czy, czy na LinkedInie, czy mailowo można do mnie napisać. Mateusz zadał trzecie pytanie. Jak długi jest proces pozyskiwania tych kredytów? Pyta o czas ogólnie. Mhm. Ile miesięcy to trwa, także także, jeżeli tak. mogłabyś przybliżyć to. Mm, takie SLA, które mamy wewnętrznie, to, to jest yy, kilka dni roboczych, więc yy, myślę, że, że, że też mniej więcej taki, yy, taki zakres czasowy bym podała, natomiast no, to też właśnie zależy od tego, ile informacji dostaniemy. Tak, jeśli faktycznie firma już istnieje, yy, domena firmy istnieje, i y, jesteśmy na przykład w stanie brakujące informacje od startupu szybko dostać, no to wtedy to, to myślę, że mniej więcej tyle zajmuje wydanie decyzji, czy y, jesteśmy w stanie dać wsparcie i ile tego wsparcia. Yy, mamy też pytanie, czym wyróżnia się Google w kwestii wsparcia startupów od innych chmur? Yy -y. yy, to. Odpowiedziałabym na to pytanie w taki sposób, że myślę, że zupełnie otwarcie, myślę, że zaangażowaniem i ilością zasobów, które są przeznaczone właśnie dla takich y, młodych firm. Często jest tak, że y, big techy są w dużej mierze mocno skupione na przykład na, na rynku enterprise, na konkretnych industries, w przypadku Google'a jest tak, że no, my gdzieś tam sami bardzo mocno utrzymujemy taką kulturę startupową. To, co też podkreśla nasz nasz CEO, no to że jednak jest bardzo mocna wiara w to, że właśnie startupy, również młode startupy to jest właśnie ten trzon innowacji. I za tym faktycznie. Y, idą zasoby. Tak jak widzieliście, to jest naprawdę bardzo dużo osób w Polsce, które współpracują z młodymi spółkami, więc myślę, że właśnie ta ilość zasobów, ta mnogość y, programów y, to jest to, co jest zupełnie wyróżniające się y, na tle innych dostawców. Też jest tak, że to właśnie dzięki temu, że Google ma swoją infrastrukturę, y, nie ma tutaj pośredników, jeśli chodzi właśnie o ten hardware, który otacza świat, to też te nasze warunki komercyjne, one są faktycznie interesujące. I zwłaszcza w przypadku młodych firm, myślę, że może mieć to duże znaczenie, dlatego że Możemy przez długi czas wspierać startup też właśnie finansowo, tymi kredytami, o których wspomniałam. Natomiast w którymś momencie te kredyty się kończą, tak i fajnie by było, żeby również wtedy ta y, faktura, która gdzieś tam spłynie, żeby to było coś y, zwijmy to, przyjemnego, akceptowalnego, więc myślę, że to są te rzeczy, które mocno wyróżniają Google Clouda poza właśnie wspomnianym community i poza tym, że no właśnie w Polsce myślę, że, że mamy właśnie takie fajne połączenie i takich osób jak ja i takich osób, które faktycznie pracują nad produktem, tak to to jest po prostu bardzo duży hub i bardzo duże wsparcie lokalne. Pojawiły się pytania od Joanny, czy firma na jednoosobowej działalności się wlicza i czy musi to być podmiot zarejestrowany w Polsce? Absolutnie wszystkie firmy, również jednoosobowe, mogą aplikować do programu. Ja osobiście współpracuję głównie z polskimi startupami, natomiast Google jako firma globalna. Tak naprawdę pokrywa cały rynek. Jeśli to nie jest firma zarejestrowana w Polsce, to tak naprawdę nie ma problemu. Tak, tak samo do tych programów można aplikować. I pytanie od Tomka. Czy udział w programach jest związany z jakimiś zobowiązaniami w stosunku do Google? Y y -y, I tak, i nie. Dlatego, że pytanie, co, co właśnie mamy na myśli, mówiąc zobowiązanie, to, to tutaj, Tomku, gdybyś mógł doprecyzować, to byłoby super, to wtedy odniosę się konkretnie do tego, co masz na myśli. Natomiast to właśnie, to właśnie zależy od tego programu, z którego korzystamy. Bo wtedy, kiedy decydujemy się na dłuższą współpracę, jest to na przykład ten taki nazwijmy to pierwszy, program związany z komitmentem no to wtedy podpisujemy dokumenty i jest to nazwijmy to formalne zobowiązanie jednej i drugiej strony ma to oczywiście swoje plusy i minusy dlatego że zazwyczaj wiąże się właśnie z większym wysiłkiem i poświęceniem zasobów ze strony Google z drugiej strony no jest to już jakiś dokument Natomiast na przykład w przypadku tych, tych naszych programów niekomitmentowych, to, to tutaj takiego faktycznego zobowiązania do końca nie ma. Tak, trzeba zaakceptować pewnego rodzaju regulamin, wtedy, kiedy się rejestrujecie, to, to jakieś takie podstawowe klauzule trzeba zaakceptować, natomiast nie ma takiej twardej umowy, więc tak naprawdę te nasze programy to jakby dają pewne spektrum od właśnie takiego silnego zobowiązania, za którym idą też poważniejsze zasoby i więcej tych zasobów, do takich programów, gdzie tak naprawdę do niczego się nie zobowiązujecie i jeśli na przykład po takich nie wiem czterech miesiącach stwierdzicie, że ta chmura, to, to to nie jest to, że, że te dodatkowe benefity też wam się y, nie przydają, to, to jak najbardziej można się y, z takiej współpracy wycofać. I jesteśmy jakby mega otwarci, żeby iść właśnie w tą stronę i, i żeby no to właśnie jakby wartość samej chmury, tak i nas was przekonała, y, a, a nie podpisany dokument. Tak, Tomek tutaj doprecyzował. Chodzi o umowy wiążące nas na przyszłość, konieczność korzystania z usług według określonych parametrów na przykład. Yy, tak, to, yy, to, yy, to, to tak właśnie podejrzewałam, że Tomasz yy, Tomku na myśli, więc tylko właśnie w przypadku tych tak zwanych komitmentów. Yy, jest taki dokument, który faktycznie zobowiązuje do na przykład wykorzystania chmury w jakimś konkretnym zakresie. Natomiast słuchajcie, im, im dłużej pracuję, tym ja mniej demonizuję tego rodzaju umowy. Z tego powodu, że pamiętajcie też, że zawsze takie twardsze umowy was w jakiś sposób bardziej zabezpieczają. Tak? Czyli um, jeśli na przykład spodziewalibyśmy się, nie wiem, wzrostu cen energii na, na całym świecie. Co na przykład nie wiem, być może w jakiś sposób przełoży się też na y, cenniki y, chmurowe, to takie komitmenty mogą was w jakiś sposób przed takimi na przykład podwyżkami zabezpieczyć. Więc wszystko ma dwa końce i Takiego komitmentu zdecydowanie z nami nie trzeba podpisywać, natomiast często może mieć to sens też dla, dla tej drugiej strony. Mamy jeszcze pytanie od Mateusza. Jak wygląda właśnie kwestia w przypadku startupu w budowie na GCP i załóżmy, że ten startup za pół roku upada? Co wówczas się dzieje z tym? Mhm. Rozumiem, że w przypadku podpisania tak, takiego komitmentu. Hmm. To tak. Mateusz odpisał, że tak, właśnie. Tak. To znaczy, słuchajcie, jeśli jest taka obawa, że no, nie wiadomo, jakby co się z tym biznesem stanie, i widzimy też taki horyzont czasowy bliski, który może być niebezpieczny, to wtedy ja bym polecała, że będę no jednak w takim przypadku takiego komitmentu po prostu nie podpisywać. Natomiast słuchajcie, różne rzeczy, to, to jakby nie, nie obietam tutaj, jak to będzie wyglądało w przyszłości, natomiast mogę powiedzieć, jak to wyglądało w przeszłości. I mieliśmy na przykład y, trudne historie związane z czasem covid i po prostu to, co wtedy robiliśmy, tak, bo wiele firm tak naprawdę wtedy znajdowało się w trudnej sytuacji, to po prostu case by case znajdowaliśmy rozwiązanie. Tak, i, i na koniec dnia my z wieloma tymi firmami do tej pory współpracujemy, więc krótka odpowiedź byłaby taka, żeby w takim przypadku właśnie takiego komitmentu nie podpisywać, żeby się zdecydować na któryś z pozostałych programów, natomiast no, też myślę, że historia gdzieś tam nam pokazała, że jeśli jest jakaś trudna sytuacja tego typu, to też potrafimy sobie z nią poradzić. Okej, okay, nie widzę więcej pytań, ale poczekamy momencik. To jest idealny też czas na zadawanie ich. Także śmiało, jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania, wątpliwości, piszcie. Oczywiście, jeżeli pojawią się pytania w późniejszym czasie, to kontakty do nas także. Od Justyny był już wyświetlany, mu jeszcze będzie, także zapraszam po, po webinarze do kontaktu. Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Mam jeszcze jedno pytanie. Mhm. Czy startup musi mieć zaplecze inwestycyjne, aby móc skorzystać z programów oferowanych przez Google? Jest takie zaplecze inwestycyjne, jest dodatkową przesłanką do tego, że, żebyśmy my mogli dać tego wsparcia więcej. Natomiast jest wiele startupów bez zaplecza inwestycyjnego startupy, które są bootstrapowane, tak naprawdę od początku działalności, na przykład, i one też dostają od nas wsparcie. Także, jakby, jest to zawsze in plus. Natomiast jeśli jest to na przykład Bootstrap, to, to też takie przypadki mamy. To, 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 to słuchajcie, jeśli nie ma innych pytań, to pewnie powoli będziemy kończyć. Natomiast ja chciałam jeszcze jedną rzecz skomentować. W takiej naszej codziennej współpracy ze startupami, to, to właśnie my jesteśmy przewodnikami, więc to my pokazujemy, no właśnie, w którą stronę iść, co zrobić w konkretnym przypadku, tak? I to, co robimy najpierw, to robimy sobie z Wami nawet taką, słuchajcie, półgodzinną przecinkę. Żeby przegadać, na jakim etapie jesteście, czego potrzebujecie, czy wam bardziej zależy właśnie na wsparciu finansowym, czy na przykład po prostu chcielibyście wejść w jakąś nową technologię, bo yy, na przykład czasami jest słuchajcie tak, że, że właśnie gdzieś tam yy, migracja z innej technologii na, na Google pomagała w hiringu startupowi i stąd yy, brała się taka decyzja, że może spróbujmy z y, tym GCP i, i może na przykład spróbujmy zrobić jakiś program szkoleniowy, tak, który nam jakby jednocześnie ułatwi y, przyciąganie y, fajnych, młodych ludzi. I y, wtedy możemy podejść jakby w sposób taki zupełnie nieszablonowy. I nieprogramowy do, do tej współpracy. Więc myślę, słuchajcie, że to jest właśnie takie super istotne, że jakby z każdym przynajmniej przez chwilę chcemy pogadać bezpośrednio i, i mieć taką otwartą komunikację, jakby na ile możemy pomóc tych obszarach, które są y, dla Was ważne. Więc chciałabym, żebyście jakby mieli w głowie gdzieś tam te, te slajdy i, i ja postaram się te, te slajdy tutaj z y, Karoliną y, udostępnić. Okay. Natomiast jakby poza slajdami jest też życie, tak wiemy o tym, że y, nie ma czarno-białych przypadków, więc po prostu jeśli y, jakby nie czujecie się pewni, jeśli chodzi o, o wybór kierunku, no to my tutaj pomożemy. Tak, I właśnie Darek napisał, zadał pytanie, jakiej i czy używacie jakiegoś szablonu prowadzenia startupów? To, to właśnie tak mi się wydaje, że troszeczkę na to pytanie odpowiedziałam. W takiej codziennej pracy staramy się podchodzić nieszablonowo, Korzystając z tych programów, które są, no bo to są jakby jakieś właśnie takie utarte ścieżki, też już yy, przećwiczone, więc jakby one są dla nas narzędziem, tak? a, a jakby yy, nie yy, tym korem współpracy. Yy, więc powiedziałabym, że takiego szablonu jako tako nie ma. Zazwyczaj zaczynamy tylko w ten sam sposób, czyli chcielibyśmy. Najpierw trochę pogadać biznesowo, dobrze zrozumieć wasz model biznesowy, to na czym zarabiacie, a dopiero y, wtedy dobierać właśnie te właściwe narzędzia, którymi pójdziemy. Tak więc zaczynamy zazwyczaj, właśnie taką przynajmniej krótką przecinką, na przykład telefoniczną. Jeśli, jeśli tak naprawdę wątpliwości gdzieś tam siedzą wokół technologii, wokół samego procesu migracji, to robimy też taką sesję techniczną, żeby oszacować ten wysiłek związany z wejściem w Google i żeby Wam pokazać, co dla Was konkretnie tam by mogło być fajnego. Plus, poza tym, że no właśnie ta chmura jest, no to jakby wykorzystujemy siłę tego portfolio, tak? Bo. W Pierwszym tym rzucie skupiamy się na chmurze, natomiast może się okazać, że na przykład no, te Google Ads, tak, w przypadku danego biznesu lepiej nawet sprzedadzą niż sprzedawca, tak. Albo y, okazuje się, że, że może warto by się było przesiąść na naszego Workspacea, tak, i i y, y, że to w jakiś sposób zmieni y, styl pracy. Więc ym, tak trochę przydługo odpowiadając, takiego szablonu jako takiego nie mamy, ale często zaczynamy właśnie od takiego biznesowego i technicznego przecięcia. Tutaj Bartek jeszcze zadał pytanie, czy planujemy w przyszłości jakieś webinary techniczne dla deweloperów. Bartek, myślę, że jak najbardziej i tutaj niedawno także był realizowany webinar, dostałeś link, <grytanie> także można sobie sprawdzić. Czekamy jeszcze na chwilkę na jakieś pytania. Może coś się jeszcze pojawi, także daję wam moment. To, to jeszcze odpowiadając Bartkowi Bartek, a to daj znać, co, co by Ciebie interesowało? Jeśli masz coś konkretnego na myśli. Jeśli na przykład jesteś zainteresowany infrom, to, to możemy. Zaplanować coś z tego obszaru. Jeśli na przykład bardziej analityka, to, to też się tutaj możemy dostosować. Ja tylko na Jeśli... przerwę. Bartek napisał o konteneryzacji stricte. O, o konteneryzacji, czyli właśnie takie tematy nasze natywne. Nie ma problemu, możemy coś takiego zorganizować. Jeszcze moment, czekam. Tak, jak mówiłam, gdyby jakieś pytania jeszcze się pojawiły, to śmiało poza webinarem. Zapraszam do kontaktu, czy do mnie, czy do Justyny. Zawsze chętnie odpowiemy. Tak. Właśnie, właśnie też, też Bartek. My tutaj lokalnie też, też myślimy nad takim trochę bardziej dogłębnym rozwijaniem community deweloperskiego, więc możemy się tutaj w tej sprawie zmóżczyć y, razem, bo, bo widzę, że, że to gdzieś tam mogą być dla ciebie y, interesujące y, tematy. Natomiast tak, jakby to, to myśleliśmy jak najbardziej o tym, też chcielibyśmy trochę wykorzystać to, że y, no na przykład nad Kubernetesami tutaj nasi koledzy y, z biura y, pracują, więc też chcieliśmy ich trochę y, do tego wykorzystać. Właśnie ten nasz zespół. Y, z grupy produktowej, więc myślę, że tak, jak najbardziej <gry facial> fajny pomysł. T tutaj, tutaj padło pytanie y na, temat, y na temat ofert pod DS. Y uh -huh. Skontaktujmy się offlineowo y w tym temacie. Myślę, że wygląda na to, chociaż Darek jeszcze pisze, także poczekamy moment. <laughs> Okej. Okay. Dobrze. Myślę, że w dniu dzisiejszym byłoby to wszystko. Ja bardzo Ci, Justyna, dziękuję za tą dawkę informacji. Myślę, że nie jeden startup skorzysta z ilości po prostu informacji czy z jakiegoś programu. Także tak jak mówiłam, my jesteśmy do dyspozycji. Wam również dziękuję za przyjście za udział za oglądanie i zapraszam do obejrzenia następnych webinarów które będą wychodziły już wkrótce to ja bardzo dziękuję Karolina dzięki piękne za zaproszenie i, i cytując Darka jesteśmy w kontakcie no, także mam nadzieję że do usłyszenia przy kolejnej okazji tak dzięki wielkie na dzięki razie hej cześć